Fajną mam czapkę, nie? Wczoraj dostałem od pani Dorotki. Bardzo serdecznie pozdrawiam dziewczyny. Dzień dobry. Wiecie, czasem jak spowiadam, to mam taką ochotę, żeby na kogoś, kto się właśnie spowiada i mówi to, co mówi, żeby na takiego człowieka krzyknąć, żeby tupnąć nogą, zrobić porządek. I się zatrzymuję. Wolę czasami milczeć, niż coś mówić. Dzisiaj jest taka Ewangelia, która jest takim tekstem sztandarowym wszystkich domorosłych inkwizytorów w Kościele, którzy lubią czasami sobie poszaleć i powyganiać ludzi w imię czystości wiary, w imię porządku w Kościele. Powołują się właśnie na tekst dzisiejszej Ewangelii Pana Jezusa, który bierze bicz, robi sobie bicz i wyrzuca przekupniów ze świątyni. Tylko że w tej Ewangelii, oprócz tego, że Pan Jezus robi porządek, jest bardzo ważny szczegół, który jest chyba dopiskiem świętego Jana, w takim sensie, że Jan jakby po czasie interpretuje ten fragment i mówi, że Jezus mówił to zburzenie, zburzenie tej świątyni i odbudowanie jej w 3 dniach, mówił o świątyni swojego ciała, czyli o sobie samym. Dla mnie to jest taki znak, że owszem, mam prawo, tak jak Jezus, robić porządek w Kościele, mam prawo do tego, żeby krzyknąć, tupnąć nogą, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy tak jak On daje swoje ciało, daje samego siebie na okup za wielu, za innych ludzi. Jeśli nie ma we mnie tej drugiej części, jeśli nie ma we mnie pragnienia i realnego działania w tym, żeby rzeczywiście dawać swoje ciało, dawać siebie na okup za innych, czyli miłości kompletnie radykalnej, nie na tym, że właśnie radykalnie będę wyrzucał innych, ale że radykalnie oddaję swoje życie za innych, to nie mam żadnego prawa do tego, żeby brać bicz i robić jakikolwiek porządek w Kościele. Bardzo łatwo powyciągać z Pisma Świętego takie momenty, których bierzemy Pana Boga jako tego, który jest naszą siłą do tego, żeby robić porządek z ludźmi, zresztą w imię Boga, żeby było jeszcze śmieszniej i żeby było jeszcze śmieszniej dla Boga, a tak naprawdę nie kochać tych ludzi. I nie chodzi, jeszcze raz tu mówię, o jakąś deklaratywną miłość, którą sobie zapiszę na Facebooku czy na Twitterze i powiem, ja Ciebie kocham, dlatego robię porządek w Twoim życiu. Nie. Jeśli mnie kochasz, to oddaj życie, tak jak Jezus to zrobił. I wtedy możesz mieć prawo do tego, żeby robić porządek. Ale jeśli jesteś tylko robiącym porządek na zasadzie takiej, że chcesz mnie skopać za to, że myślę tak czy inaczej, że robię tak czy inaczej, a potem sobie idziesz z satysfakcją, że jesteś gościem, który zrobił porządek, to nie jesteś żadnym naśladowcą Jezusa. Dlatego wracam do tego, co mówiłem na początku. Wolę czasami milczeć, bo wiem, że to jest bezpieczniejsze, bo wiem, że nie ma we mnie takiej miłości do tego człowieka, który do mnie mówi, jaką miał Pan Jezus. Jest we mnie miłość, która bardziej chce bronić siebie, bronić swoich okopów, swoich racji, swojej wizji świata. Jest we mnie miłość do samego siebie w takim sensie, że kiedy ktoś mówi coś, z czym się nie zgadzam w kwestiach wiary, to bardzo często po prostu czuję się z tym źle. Ale nie chodzi mi tu o Pana Jezusa. W związku z tym nie mam żadnego prawa do tego, żeby w imię Pana Jezusa robić bicz i robić porządek. Mówił to w odniesieniu do świątyni swojego ciała. On zmartwychwstał. On miał moc do tego, żeby rzeczywiście być tym, który widzi więcej. I to jest kolejny element w tej Ewangelii, że bardzo często, kiedy bierzemy się za robienie porządku w życiu innych ludzi, porządku w Kościele, to my kompletnie nie znamy serca tych ludzi. Jezus miał taką możliwość i taką zdolność, o czym mówi parę razy Ewangelia, że widział, co jest w sercach ludzi. I jeśli ja nie wiem, mogę się tylko domyślać, ale nie wiem, co jest tak naprawdę motywacją działania takiego człowieka, to na miły Bóg, w imię czego mam robić rozróbę tylko dlatego, żeby lepiej się poczuć. Chrześcijaństwo jest naprawdę trudne. W tym coraz bardziej zwariowanym świecie my mamy być ludźmi, którzy myślą inaczej. Mamy być ludźmi, którzy oddają swoje życie.
stają się tymi, którzy kontynuują to, co zaczął Jezus, a Jezus oddał życie za braci, oddał życie za Kościół. Bracie i siostry, zanim zaczniesz robić porządki w Kościele, zanim zaczniesz wyganiać ludzi z Kościoła, zanim zaczniesz mówić, kto jest wierzący, a kto nie, kto myśli poprawnie, a kto nie, to zacznij tych ludzi najpierw kochać. Ale jeszcze raz to powtórzę, nie deklaracjami, ale zacznij ich kochać swoim ciałem. Zacznij ich kochać ofiarą ze swojego ciała, ze swojego życia. Daj im po prostu swoje życie. A wtedy dopiero rób porządek w ich życiu. A myślę, że ten bicz i to robienie porządku to nic innego jak to, że kiedy naprawdę zaczniesz kochać ludzi, kiedy naprawdę zaczniesz oddawać za nich życie, to oni się zmienią, bo zobaczą w tobie miłość. Dopóki jesteś tylko gościem z biczem w ręku, chłopczykiem, który chce robić porządek w kościele, jesteś niewiarygodny i nikt ci nie uwierzy. Może wystraszysz parę osób, nic poza tym. No, to dobrego piątku wam życzę. Serdecznie pozdrawiam. Zakładajcie czapki, bo jest zimno. Miałam ślicznie, cieplutko, fajną taką.